Następne zadanie. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej D puszczono dwa razy wiązkę światła monochromatycznego. Za pierwszym razem o długości λ1, a drugim λ2. Zaobserwowano, że w pierwszym przypadku prążek trzeciego rzędu jest w tym samym miejscu, co w drugim przypadku prążek drugiego rzędu. Oblicz długość pierwszej fali. Ok, zadanie generalnie jest bardzo proste, no ale wiadomo. Każde zadanie, jeżeli jest taka możliwość, warto sobie zobrazować, jak ono wygląda. My w tym przypadku mamy taką sytuację, że na dokładnie tę samą siatkę dyfrakcyjną pierwszym razem puszczamy falę o długości lambda 1. No i powstaje nam obraz interferencyjny. Tutaj mamy pierwszy prążek, drugi i trzeci prążek. Natomiast drugim razem na dokładnie taką samą siatkę puszczamy falę o długości 6 razy 10 do minus 7 metra. No i zaobserwowano, że prążek drugiego rzędu jest w dokładnie tym samym miejscu, co prążek trzeciego rzędu w tym pierwszym przypadku. I na tej podstawie mamy ustalić jaka jest długość pierwszej fali. Tak swoją drogą od razu widać, skoro i ten prążek i ten są w dokładnie tym samym miejscu, to znaczy, że ten kąt i ten muszą być dokładnie takie same. I to zapisałem tutaj w danych. Jako rzecz już taka zupełnie oczywista. Mamy do czynienia z siatką, która ma dwa lub więcej rys. Więc musimy korzystać z tego wzoru, prawda? I teraz, korzystając z tego wzoru, opiszmy i pierwszą, i drugą sytuację. Więc piszemy. W pierwszym przypadku, prążek trzeciego rzędu, dlatego w miejsce M wstawiłem trójkę. Natomiast za lambda musiałem wstawić lambda 1, no bo w pierwszym przypadku puszczamy falę o długości lambda 1 i mało tego, tę długość fali chcemy obliczyć. Stała siatki jest równa d, stała siatki, czyli odległość między kolejnymi szczelinami jest równa d, więc piszemy, jest to równe d. A teraz opiszmy drugi przypadek. Wiemy, że mamy tutaj do czynienia z prążkiem drugiego rzędu, no i znamy długość fali z treści zadania. Bo tutaj jeszcze w międzyczasie po drodze, tak jak widzisz, zapisałem to, co tutaj powiedziałem, że alfa 1 i alfa 2 jest równe po prostu alfa, no bo to są dokładnie te same kąty. Więc wpisałem zamiast tego i tego, wpisałem tutaj alfę. No i teraz już wi ewidentnie widać, że i tutaj, i tutaj mamy to samo, więc możemy wykonać to podstawienie i zobacz, z tego równania bez problemu możemy już obliczyć długość fali pierwszej, czyli to, co mamy obliczyć. Wystarczy tylko podzielić to stronami przez 3. I finalnie obliczyłem, że lambda 1 jest równa 4 razy 10 do minus 7 metra. Podsumowując, jeżeli chcemy puścić na dokładnie tę samą siatkę yy, falę o takiej długości i chcemy, żeby prążek drugiego rzędu pokrył się z prążkiem trzeciego rzędu, no to za tym pierwszym razem, tutaj w tym miejscu, tym pierwszym razem musimy puścić falę o takiej długości. I wtedy rzeczywiście i prążek trzeciego. I drugiego rzędu pokryją się, będą w dokładnie tym samym miejscu.